Ograniczenie dostępności to jeden z najstarszych sposobów wpływania na decyzje. Każdy wie, że to, co rzadkie, zwykle bywa cenne. Nie lubię nazwy eksplodująca oferta, ale to niestety najlepsze, choć dosłowne tłumaczenie sposobu na szybsze zakończenie negocjacji. I jeszcze dodatkowo to bardzo skuteczny i wdzięczny pomysł na przedłużające się uzgodnienia. Działanie eksplodującej oferty jest proste. Oferta obowiązuje do środy w przyszłym tygodniu. W czwartek przestaje być aktualna. Takie oferty pojawiają się często w negocjacjach zatrudnieniowych. Oferujemy wynagrodzenie, bonus, 10 dni home office'u i samochód służbowy. Proszę jednak zdecydować się do wskazanej już środy. Wspomniałem, że to skuteczny sposób. Składając taką ofertę, opakowuje się w nią jednocześnie wiele informacji. Pierwsza i ważna, chętnie cię zatrudnię. Druga i ważniejsza, ale nie myśl sobie, że jesteś jedyny. I trzecia, jeszcze ważniejsza niż dwie pierwsze. Mam kolejnego kandydata, jeśli ty się nie zdecydujesz. Ograniczenie dostępności to jeden z najstarszych sposobów wpływania na decyzję. Każdy wie, że to, co rzadkie, zwykle bywa cenne. Mechanizm ten wzmacniany jest domyślną konkurencją. Jeśli tego nie wykorzystasz, złapie to ktoś inny i doskonała okazja bezpowrotnie przepadnie. Wspomniałem także, że to sposób mający dużo wdzięku. Jego źródłem są wymienione tu już domysły adresata oferty. To w jego głowie odgrywa się cała sekwencja zdarzeń i konsekwencji. Nie ma potrzeby ich wymyślania, sprawdzania, na ile są skuteczne i odpowiadania na możliwe pytania. Wszystko robi się samo. Ponadto z łatwością można podać powody, dla których oferta jest tak skonstruowana i jeszcze przedstawić je jako ukłon w stronę adresata. Decyzję może pan oczywiście podjąć później. Wtedy jednak będzie pan pracował w naszym biurze przy centrum logistycznym. Tu w centrali musimy do środy zadeklarować liczbę stanowisk pracy, a jak się pan domyśla, wielu chciałoby pracować bliżej zarządu. Nie ma co ukrywać. Eksplodująca oferta to dobra forma nacisku. A jak sobie poradzić, będąc adresatem eksplodującej oferty? Rozbrajanie jej warto rozpocząć od próby przesunięcia terminu, na przykład wskazując, że oferta jest doskonała, wymaga jednak głębszego przemyślenia, sprawdzenia domowych możliwości organizacyjnych, na przykład możliwości odbierania dziecka z przedszkola, ewentualnie przełożenia godzin treningów uczniowskich. Dobrze też wskazać, że podjęcie nowego wyzwania traktowane jest poważnie i nie wolno narażać go, tego wyzwania, na ewentualne konflikty z innymi zajęciami. Tym samym manifestujesz, że są inne ważne kwestie i neutralizujesz jednocześnie presję eksplodującej oferty. Jeśli oferujący zgodzi się na przesunięcie terminu eksplozji, to znak, że warunki można negocjować nieco dłużej, bez nacisku i presji czasu. Chociaż eksplodująca oferta często jest używana do skrócenia lub wręcz wykluczenia negocjacji, nie wolno zapominać, że może ona prawdziwie opisywać rzeczywistość. I wtedy wchodzenie w szermierkę słowną może naprawdę spowodować utratę dobrej możliwości. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.